My tego nie przeciwstawimy. Będziemy się poruszać w sferze improwizacji, incydentów, szczęśliwych zdarzeń, oby tak było. Myślę, że nie będzie się zrobić wybinać. Musimy po prostu zacząć do praktyki. Tylko nie trzyma się formalnie, pilnie. Troszkę dłużej, ale może wtedy stanie końca się zrobić. Zmiany w składzie nie będą wtedy się odwrócili. To sekretarz Macierzu, wymiany wyrobnicza, żeby Dariuszka. Co to znaczy w sensie Polski? Wydaje mi się, że zmienić. Nie stać się sensu, żeby wydać się w taki wrogi wrażenie. Dużo polemiki na ustępie w tym momencie, że pan, który chodzi w komisji, odkupić to zmiany, to musi zagrać i wprowadzić jakąś korzyść na ustępie. Wydaje mi się, że zmiany tutaj poczynią doprowadzają do tego, że wydać się na stawę na grę bardzo mocno defensywną. Mamy tutaj chłopaków, którzy praktycznie w principie nie dały zmiany komisji. Trzeba do tego grania na pewno będzie musiał też włączać się właśnie po prostu tutaj w defensywne poczynania naszego bloku, tutaj defensywnego tych czterech obrońców. Myślę, że to jest sensownie. Wiemy, jak Rosjanie grają pięknie ofensywnie. Oni tutaj wystawili trzech napastników przeciwko naszym obrońcom, więc to na pewno będzie dzisiaj mecz podobny do tego, jaki mieliśmy wczoraj Anglia ze Szwecją. Ale już jesteśmy bogatsi o ten mecz we Wrocławiu. Dzisiaj Czesi się zmobilizowali, pokonali Greków 2-1, chociaż znowu w drugiej połowie Grecy byli bardzo dobrzy. Tam się podali momentalnie. Druga minuta, Wacław Pilarz, Iraczek pierwszą, później Wacław Pilarz. Po 6 minutach było już 2-0 i zniechęcił się do gry Kostas Halkas. Tak, zdecydowanie. Tutaj widać było, że bramkarz zespołu greckiego nie był w najlepszej formie i po paru minutach poprosił o zmianę. Nie wiadomo, jaka była przyczyna, dlatego mamy bramkę strzelaną przez zespół też po błędzie bramkowym. Taki przypominający kiedyś przykrą porażkę Czechów w Niemczech. Również Czechów. Zdecydowanie tutaj Czyli dzisiaj...